minuty po godzinie 12 i jak co niedzielę w samo południe audycja Posłowie w Polskim Radiu Koszalin. Piękne słońce za oknem, a razem ze mną w studiu goście, którzy przyjęli do tej audycji nasze zaproszenie. Pan Błażej Papiernik, Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan poseł Stefan Strzałkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam państwa. Pan poseł Stefan Romecki, Kukiz 15. Hello, bonjour, dzień dobry. Trochę nie po kolei panów przedstawiłam, bardzo przepraszam, ale pan poseł jak zawsze w wielu językach się przywitał. Jan Głodny, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Senator Piotr Ziętarski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu. I Jakub Pyrzanowski, Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Anna Popławska. Przypominam państwu także, że nie tylko państwo mogą nas słuchać, ale gdyby państwo mieli taką ochotę i potrzebę, to mogą państwo nas także rzecz jasna oglądać na naszej stronie internetowej prk24.pl i na naszym profilu facebookowym. Zresztą nie tylko teraz, ale także później, do czego państwa rzecz jasna zachęcam. Dziś będziemy mówić o rzecznikach, o dwóch rzecznikach, o rzeczniku praw obywatelskich Adamie Bodnarze i o rzeczniku praw dziecka panu Mikołaju Pawlaku, bo wokół rzeczników z różnych powodów, ale dwie burze medialne, powiedziałabym, to tak chyba wygląda. Natomiast chciałabym, żebyśmy rozpoczęli jednak od tematu regionalnego, bo nie lokalnego. To jest temat regionalny, bo kłopoty szpitali to są kłopoty nie tylko określonych miejscowości. Tych kłopotów sporo w naszym regionie. Ja zacznę od tych szpitali, które mają kłopoty z obsadą, bo w szpitalu w Sławnie dwa oddziały nie działają. To jest pediatria i to jest oddział ginekologiczno-położniczy. Do końca września na razie ta przerwa związana z remontem, ale generalnie związana z brakiem lekarzy. Przerwa także w Połczynie Zdroju, tutaj do 24 czerwca. Kłopot ma także z obsadą szpital w Barlinku. No i jeszcze jest szpital, już mówię teraz powiatowy, w Białogardzie, bo ten szpital dotychczas oddany w dzierżawę ma wrócić pod skrzydła powiatu. Oczywiście to jest to, czego wiele osób oczekiwało, ale to też generuje pewne kłopoty. Mają panowie takie poczucie, że mieszkańcy mogą się zdrowotnie czuć bezpiecznie, bo jak słyszymy o tym, że jakiś oddział jest zamykany czasowo i chwilowo, to tak czy inaczej z tyłu głowy nagle pojawia się pytanie, co jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, w którym potrzebować będziemy w sposób szybki pomocy lekarskiej. Błażej Papiernik, Nowoczesna. De facto dzisiaj główną rolę szpitala, jeżeli chodzi o nasz region, cały czas utrzymuje szpital wojewódzki w Koszalinie. Uważam, że zmiany chociażby w Białogardzie idą w dobrym kierunku. Oddanie szpitala, czyli powrót szpitala powiatowego w ręce powiatu oznacza to, że jednak będzie to bliżej mieszkańców. Firma co prawda zmniejszyła dług, ale zrobiła to naprawdę dużym kosztem. Zwalnianiem lekarzy, likwidowaniem oddziałów. Wydaje mi się, że nie to powinno być priorytetem, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Podstawowym zadaniem szpitali jest leczyć i zapobiegać wszelkim chorobom, a nie patrzenie w pełni na wyniki finansowe. To też jest ważne, ale jeżeli przekładamy finanse na zdrowie ludzi, to znaczy, że coś w tym modelu funkcjonowania poszło bardzo nie tak. I dajmy szansę tym zmianom. Wydaje mi się, że tutaj poseł Strzałkowski monitoruje sytuację na bieżąco. I trzeba najbliższe miesiące faktycznie poświęcić na to, żeby w jakiś sposób zobaczyć, czy te zmiany będą szły w dobrym kierunku. No niestety, to też tutaj z przykrością muszę stwierdzić, że te wydatki na szpitale zwiększają, czyli wydatki, które ponoszą szpitale, zwiększają się. Mimo tego, że dużo pieniędzy gdzieś tam, mówi się o tym, idzie na służbę zdrowia, to są to środki absolutnie niewystarczające. Mówię tu też o zarobkach lekarzy i rezydentów. Pamiętam cały czas protest rezydentów i to, że w ciągu ostatniego miesiąca rezydenci powiedzieli, że niestety te postulaty z tego porozumienia, które zostało zawarte, nie zostały wciąż spełnione. Więc wydaje mi się, że część została, ale nie wszystkie. Natomiast wydaje mi się, że w tym kierunku też powinniśmy iść. To jest bardzo drażliwy temat, ale w żadnym wypadku nie może się to odbywać kosztem zdrowia wszystkich obywateli. Jeżeli mówimy o zdrowiu obywateli, to spotykamy się w Koszalinie, ale co pan powie matce na przykład z Darłowa albo ze Starego Jarosławia, która ma kłopot z dzieckiem. Dziecko wymaga interwencji lekarskiej i to już nie szpital powiatowy w Sławnie, ale szpital w Koszalinie albo w szpital w Słupsku. To są te najbliższe placówki. No, myślę, że mieszkańcy tych miejscowości mogą czuć się jednak zaniepokojeni. Mogą oczekiwać od polityków szybkich decyzji w tej sprawie. Całkowicie i uważam, że mają co do tego absolutną rację. To też trzeba powiedzieć, że nie wszystko
takich nawet da się w Koszalinie wyleczyć. Znam wiele przypadków, gdzie trzeba było przetransportować natychmiast kogoś do Szczecina, do Poznania, Gdańska i to były bardzo pilne przypadki. I niestety też trzeba być na to przygotowanym. Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli leczeni w miejscach, które mamy najbliżej, ale też nie jesteśmy w stanie obsadzić ekspertami czy pełną obsadą lekarską wszystkich szpitali w całej Polsce, więc dobrze jest mieć chociażby szpital wojewódzki tutaj na miejscu, który może przyjąć dużą liczbę osób, co nie zmienia faktu, że na te szpitale mniejsze, powiatowe też powinniśmy stawiać i powinniśmy je dotować, bo to one powinny być takim miejscem, w którym jakby co podejmuje się decyzję, czy należy ją przetransportować do szpitala wojewódzkiego, czy jesteśmy w stanie mieć takie moce przerobowe, które pomogą wyleczyć kogoś na miejscu. Pan poseł Stefan Romecki, Kukiz 15. Panie pośle, mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie? Czy może czas rozpocząć dyskusję na temat tego, czy nawiązując w części do tego, o czym powiedział pan Błażej Papiernik, czy może czas rozpocząć dyskusję na temat tego, czy rzeczywiście także kadrowo stać nas na to, żeby ta sieć szpitali wyglądała tak, jak wygląda w tej chwili? No, ciężka jest sytuacja. Ja zawsze mówiłem, że gdy powołano nowego uzdrowiciela, trzeba ministra, żaden nie uzdrowił i wszyscy od lat wiemy, że kolejne rządy też nie chcą się przyznać, że brakuje pieniędzy na szpitale. Paweł Kukiz dwa lata temu... Ja myślę, że rządy wszystkie się przyznają, że brakuje pieniędzy. Zaproponował, żeby zorganizować okrągły stół i wyjść z impasem. Ja podam przykład taki. Chyba rok temu dzwonił do mnie pewien znajomy, że szczur na powstańcu pogryzł wnuczkę i chciałem zadziałać, to był weekend, to była sobota. I dzwoniłem gdzie tylko i po znajomych do rady i do szpitala. Jakoś nikt nie miał ochoty odebrać, bo weekend. Ale jest izba przyjęć dziecięca w Koszalinie, więc młodzi, mali pacjenci w Koszalinie mają szczęście. Tak. Sławni już nie mają tego szczęścia. Tak, w tym momencie. No, ale ja akurat miejscowych chcę przykładać. I dopiero zadzwoniłem do lekarz dyżurny i powiedziałem, proszę pana, czy ja mam w ministerstwie interweniować. Proszę pana, jutro o 9 będzie w niedzielę, bo to była sobota, w niedzielę będzie lekarz, bo tu nie ma szczepionki, kazała jechać do Szczecina. A czy pani spytała, czy to dziecko dożyje, czy ten pan ma na pociąg, żeby tam jechać? Panie proszę, takich spraw indywidualnych pewnie każdy jest, z nas zna dużo. Mnóstwo niezadowolenia pacjentów, czy ich rodzin. Ale z tego, to, jak żeby się służba zdrowia poprawiła, to co Paweł Kukiz proponował? Dogadać się, okrągły stół taki, żeby zorganizować. No i wtedy przy tym okrągłym stole dogadują się fachowcy, specjaliści. Politycy za dużo nie mogą. Muszą to opanować. I no i pierwszy warunek, dofinansowywać szpitale. To wszystko, co się dzieje. No u nas pięknie w Koszalinie, ładnie szpital wygląda, ale brakuje lekarzy. Znajomi uciekają gdzieś o pomoc do ościennych miast. Tam szukają pomocy. Nie wiem, czy brak specjalistów, czy uciekają, że tam lepiej zarabiają, czy jak. Trzeba wejść naprawdę do stołu, usiąść i rozmawiać. Pan poseł Stefan Strzałkowski. Panie pośle, zanim zapytam o Białogard, to nawiązując do wypowiedzi pana posła Romeckiego, okrągły stół poświęcony służbie zdrowia. Wyobraża pan sobie, że to jest rzeczywiście taki wstęp do, stosując tę retorykę pana posła Romeckiego, do uzdrowienia polskiej służby zdrowia? Pewnie każda rozmowa jest ważna i może być istotna, natomiast myślę, że to nie jest klucz do sukcesu. Poza tym, że tych pieniędzy faktycznie brakuje i tak generalnie sytuację w służbie zdrowia chyba żaden z krajów nie rozwiązał tak, żeby się to zawsze bilansowało. Natomiast są to bogatsze społeczności póki co i poprzez dokładanie środków, ja pytałem kiedyś w Szwecji, w Danii, jak to się dzieje, jeżeli nie brakuje pieniędzy, po prostu dokładamy, jak brakuje, to dokładamy. Natomiast widzę tutaj, jeżeli chodzi o nasz region tutaj, to ta sieć przyjemnych szpitali też nie jest taka mała, bo jest szpital, no bardzo dobry szpital w Koszalinie, będzie szpital teraz w Białogardzie, jest szpital w Szczecinku, jest szpital w Drawsku. No bo to zakłada, panie pośle, tu wejdę w słowo, to zakłada też państwa pomysł na to, żeby w każdym powiecie był szpital, tak ma być zgodnie z siecią szpitali. Dobrze, bardzo dobrze by było, natomiast wymaga to w moim przekonaniu zmian organizacyjnych. My mamy taki pomysł na to, w jaki sposób to rozwiązać, na przykład w naszym rejonie. Niestety na to... To jaki to pomysł? Niech pan zdradzi, panie pośle. Taki, żeby dzisiaj, żeby kadra była mobilna, nie w jednym tylko szpitalu, tylko nie wiem, jak to nazwać, czy jakiś konglomerat stworzyć,
że pracowników można łatwo przemieszczać, można wykorzystywać wtedy w momencie, kiedy są potrzebni okresowo. To wie pan, panie pośle, tutaj też wejdę w słowo, to jest tak, że już teraz lekarze narzekają, że nie pracują na dwóch, trzech etatach. Wszyscy mamy poczucie i wiemy o przypadkach lekarzy, nawet w szpitalu białogardzkim, którzy pracują wiele godzin, czasami to jest kilkadziesiąt godzin, bo dyżur przechodzi w dyżur i to się kończy czasami tragicznie. No, ale to trzeba powiedzieć, że ta sytuacja przy okrągłym stole ani w ciągu dwóch, trzech lat szybko się nie zmieni. To są zaniedbania niestety kilkudziesięcioletnie już, kiedy przestaliśmy łożyć właściwie środki na szkolenie lekarskiej, co więcej i pielęgniarskiej. Bo tu mamy też ogromną lukę i nad tym przystanowić i tutaj strategiczne decyzje podjąć. To jeżeli chodzi o strategiczną decyzję dotyczącą szpitala w Białogardzie, panie pośle, to dlaczego to jest dobra decyzja, że ten szpital pod skrzydła powiatu powróci? Ja przypomnę, że kilka lat temu poprzednie władze powiatu cieszyły się, że szpital udało się wydzierżawić, że udało się znaleźć operatora, bo wówczas ta sytuacja finansowa była taka, że jak nie to, to może by i trzeba było szpital po prostu likwidować. To też nie do końca tak było, bo generalnie to, że powiaty musiały się pozbyć szpitali części. Było uwarunkowane ustawą, którą poprzednicy uchwalili. Przy określonym zadłużeniu później to by przekazane, czy wydzierżają na spółce prawa handlowego. Albo spłacone zadłużenie, albo zlikwidowany szpital. Takie były trzy możliwości. Natomiast ja byłem gorącym przeciwnikiem tego. To mam wątpliwą satysfakcję, że miałem rację. Natomiast czego brakowało i dziś właśnie do czego zmierzam. Właściwej organizacji pracy, bo to, że był przerost zatrudnienia ogromny w szpitalu białogardzkim, to wszyscy wiedzą. Pierwsze, co spółka, która została operatorem, zrobiła, no to zwolniła około chyba 250 pracowników. Się nie wyleczyli bogatela ponad połowy. I wiadomo, że koszty pracownicze są ogromne, tak? Tylko też trzeba jeszcze pamiętać o tym, jak zwalniała ta spółka, bo procesy chyba teraz trwają. To są już kolejne, dlatego żadnym cudotwórcą ta spółka nie jest, że spłaciłaby wszyscy tak po cichu, domyślę, dopatrujemy się, że spółka oproszę, ale jednak te 10 milionów spłaciła, tak? To jest prosta sprawa, po prostu zaoszczędziła na pensjach. Co więcej jeszcze, co bardzo mnie boli i czemu teraz będziemy musieli się przyjrzeć, środki poważne wyłożyć. Zlikwidowała część działalności. A co za tym idzie też i sprzęt się niestety zamortyzował w wielu przypadkach. Części sprzętu nie ma, także są to takie problemy, które teraz przyszły nam rozwiązywać. I pewnie by nam zabrakło, panie pośle, audycji do tego, żeby te wszystkie problemy mówić, ale w krótkich żołnierskich słowach, to wyobraża pan sobie, że ten szpital będzie funkcjonował tak jak do tej pory, z taką samą liczbą oddziałów, z takim samym rozmachem, tak się wyrażę oczywiście w dużym cudzysłowie, ale biorąc pod uwagę problemy kadrowe, biorąc pod uwagę różne trudności, z którymi ta placówka się boryka, to czy może nie trzeba pomyśleć o tym, żeby troszeczkę przeprofilować jej działalność i może to jest też wskazówka dla innych placówek, że nie wszystko wszędzie musi funkcjonować? Ja powiem tak, ja chciałbym wrócić, tak jest, że pracuję nad tym i to nie jest praca to w danym momencie, to jest parę lat pracujemy nad tym, żeby dojść do tego, żeby już był to szpital powiatowy i pomysł na to, jaki to szpital ma być i jak funkcjonować mamy. Natomiast chciałbym, żeby wrócił szpital, przynajmniej ten rehabilitacyjny, żeby wrócił do poziomu świadczonych usług, jak był przed przejęciem przez operatora prywatnego. Czy się uda, będziemy to obserwować? Natomiast to, co pani doktor mówi, oczywiście, trzeba iść z duchem czasu, trzeba analizować, jakie są usługi niszowe, poza tym dosyć dobrze płatne przez Narodowy Fundusz. No i też myślę, że daleko szerzej patrząc i nieco do przodu, trzeba pomyśleć o współpracy międzynarodowej z naszymi bliskimi sąsiadami, z Niemcami, Szwecją. Tam też można szukać tych środków. Także no, pomysłów jest sporo. No, prozaiczna rzecz. Teraz na wstępie potrzebujemy, żeby nie było jakiegoś przestoju. Potrzebujemy po prostu kilku ładnych pieniędzy, żeby to mogło spokojnie ruszyć. Kilku ładnych pieniędzy, tak się pan poseł ładnie wyraził. Jagodne Polskie Stronnictwo Ludowe. Gdzie znaleźć receptę na to, co dzieje się w służbie zdrowia, tej naszej, regionalnej tutaj, bo ona nas w znacznej mierze dotyczy. Nie mówimy o tych szpitalach specjalistycznych, do których kiedy jest ciężko, bardzo ciężko ze zdrowiem, także z regionu jeździmy. Mówimy o tych szpitalach, które nam są potrzebne tak na co dzień.
No, pytała pani, czy mieszkańcy mają się czuć bezpiecznie. No w żadnym wypadku, jeśli likwiduje się oddziały, bo nie ma lekarzy, to jak mieszkańcy z najbliższych miejscowości szpitala powiatowego mogą czuć się bezpiecznie? Pewnie, że nie. Generalnie brakuje pieniędzy. To nie jest tajemnicą. Przecież i kadry lekarskiej, przecież u nas w Polsce 2 lekarzy jest na 1000 mieszkańców, a w krajach średnio, tak w Unii, to jest 4 lekarzy na 1000 mieszkańców. To jest jeden problem. Drugi problem to są pieniążki. W dalszym ciągu jest poniżej 5% i mimo, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło uchwałę sejmową, że do 2026 roku ma się zwiększyć do 6%. Ja nie wiem, czy to będzie zrealizowane, bo baza się wzięło za 2017 rok, kiedy ta baza była niska i do tego się odnosi nakłady te 6%. I ja nie wiem, kiedy my to zrealizujemy. Skoro 40 miliardów znaleźliśmy w lutym tego roku na różne inne, na 500+, na pierwsze dziecko i tak dalej, i tak dalej, to gdyby te 40 miliardów przeznaczyć na służbę zdrowia, to jest 2% PKB. To już byśmy byli blisko tych 6%. Ja przypomnę, że w Czechach to jest 7%. Niedawno telewizja pokazała SOR w Czechach, jak się tam przyjmuje pacjentów. No i pokazała też SOR w Polsce. Skoro w Polsce młodzi ludzie z zawałem serca umierają na SOR-ze, to jak my mamy się czuć bezpiecznie? Ten fakt nie wymaga komentarzy. Skoro lekarze umierają na dyżurach, bo są tak przepracowani, to też są fakty, to też tego nie trzeba wielkich komentarzy. Więc bezpieczeństwo jest zagrożone i to od dawna bezpieczeństwo w podstawowych placówkach jest zagrożone. Sieć szpitali, którą stworzył poprzedni minister Konstanty Radziwiłł, że w każdym powiecie, okej, tylko mówię, że trzeba radykalnie zwiększyć pieniążki. Nie czekać do 2026, tylko radykalnie zwiększyć. I ja mam pretensje do obecnej władzy o to, że znalazła pieniądze na inne rzeczy, a nie znalazła na szpitale. Szpital to jest sprawa każdego z nas. To, co powiedział poseł Romecki, nie trzeba okrągłego stołu. Trzeba się zwrócić do partii, które są w Sejmie, zawrzeć konsensus w sprawie zdrowia i tam na pewno ten konsensus będzie, bo każdy z nas tam kiedyś trafi. Mówi pan, że na pewno będzie konsensus. Ja mam tutaj pewne wątpliwości, bo już wiele tematów, które kiedyś były objęte konsensusem ponadpartyjnym, w tym momencie to są takie sprawy, które mocno dzielą i w jakiejkolwiek sprawie mam wrażenie, że już się chyba partie ze sobą nie są w stanie dogadać. No to pytanie do Platformy Obywatelskiej. Czy państwo byliby za tym, żeby zwołać taki okrągły stół, czy jakkolwiek miałoby się to ciało nazywać? I czy państwo byliby w stanie szukać porozumienia ponadpartyjnego, bez wykorzystywania tej sytuacji trudnej skądinąd, ale trudnej od lat, do tego, żeby się nawzajem atakować? No, oczywiście, że tak, tylko że przypomnijmy pierwsza rzecz. Mówi pani redaktor, żebyśmy rozmawiali o naszej służbie zdrowia lokalnej i o poczuciu bezpieczeństwa zdrowotnego. Tego nie można oderwać od sytuacji ogólnej, o czym tutaj mówili moi przedmówcy, pan Głodny i tutaj kolega Papiernik. No to pan Głodny mówi, że ma pretensje do rządu obecnego. Oczywiście, olbrzymie pretensje. Przecież proszę przypomnieć, jaka była dyskusja właśnie fachowców, zwracam się do pana posła z ramienia Kukiz, że były dyskusje przecież bardzo szerokie i były argumenty bardzo konkretne przeciwko tej sieci szpitali przecież, przypomnijmy sobie. I przewidywano ten skutek taki, jaki jest w tej chwili, niestety. Znam sytuację, ponieważ jeśli chodzi o zdrowotnie lokalnie, dlatego że byłem jeszcze, zanim zostałem senatorem, byłem członkiem społecznej rady przy Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Teraz jestem od lat w Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego i wiem, jakie są problemy. Prawdą jest taka, że właściwie najpowodniejsze przypadki, albo nawet gro przypadków od razu jest kierowane automatycznie do szpitala w Koszalinie. Pozostaje właśnie kwestia, czy rzeczywiście ten szpital, o czym zresztą mówi tutaj, muszę przyznać, poseł Strzałkowski bardzo, bardzo rozumie, bardzo racjonalnie, że nie może być tak, żeby w sytuacji oczywiście kadrowej, jaką mamy. Oczywiście, że to są zaniedbania wieloletnie. Tu się zgadzam, jeśli chodzi o kadrę, to na pewno. Tu nie można obciążyć akurat PiS-u, że mamy za mało lekarzy. To jest problem, który trzeba rozwiązać, o tym jest mowa. Natomiast na pewno wyższe środki, to już jest decyzja polityczna, wydawanie tych środków właściwie. Właściwe, czyli nie zjedywanie sobie
Ja pamiętam, jak było z sądami, tylko w sądach była inna sytuacja. W sądach kadr nie brakowało i nie brakuje. Tylko panie senatorze... I likwidowano. I ambicja każdego powiatu była, żeby sąd... I wrócono. Dlatego, żeby bliżej ludzie byli, bo to są koszty sprawy w każdym sądzie rejonowym według tych samych zasad. Natomiast tu kwestia poziomu usługi medycznej, prawda, sprzętu, specjalizacji lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Każdy chce być, że tak powiem, ratowany optymalnie. No to jest oczywiste, ale panie senatorze, no ja właśnie, bym chciała tylko jeszcze nie, na chwilę wrócić. Kwestia, czy rzeczywiście chcemy, czy musi być tak, że wszystkie oddziały muszą być w każdym szpitalu powiatowym. No, myślę, to jest że, temat do dyskusji, no właśnie, natomiast to jest temat, mam wrażenie, który niekoniecznie jest chętnie podejmowany. I w kontekście dokładania pieniędzy, ja bym chciała jeszcze wrócić na chwilę do sytuacji białogardzkiego szpitala, bo już powiedzieliśmy o tym, bo już powiedzieliśmy panie senatorze o tym, że szpital został przekazany w dzierżawę, dlatego że funkcjonowała ustawa, zgodnie z którą powiat będący organem prowadzącym dla placówki miał trzy możliwości. Tak. Albo spłacić jej zadłużenie, albo znaleźć operatora, albo tę placówkę zlikwidować. Czyli można powiedzieć, że w ówczesnych warunkach to rządzący trochę zdjęli z siebie ten ciężar podjęcia decyzji, dofinansowania i tak dalej, to powiat musiał zdecydować. Powiaty decydowały różnie, także biorąc pod uwagę różnego rodzaju zasoby finansowe. Więc mówienie o tym teraz, że to są decyzje polityczne, to czemu wcześniej ich nie było? Tylko były takie, żeby przekazywać te kompetencje powiatom. My nie mówimy wcale, że tamta decyzja była zła, bo co tu dużo mówić. No prawda jest taka, o czym mówił przecież poseł Sołkowski. Zlikwidowano nadmierne zatrudnienie. Dalej. Oczywiście, że też ograniczono pewien zakres usług, ale przecież tam cały czas się zwiększały długi. A tu nie tylko, że się nie zwiększyły, to się zmniejszyły w sposób istotny, nawet o połowę. Tylko no, w związku z tym, jak ja rozmawiam to jest zupełnie inna jakość. To starosta Sławiński mi mówi, że tak długo jak szpital będzie w takiej sytuacji, w jakiej jest, a jest w sytuacji kiepskiej, to tak naprawdę powiat nie ma możliwości, nie ma szansy realizowania jakiegokolwiek innego zadania, bo tym zadaniem, które dominuje ale całe życie, ten sposób zarządzania, o czym mówił poseł Strzałkowski, jest bardzo istotny. Na pewno. Jakub Pyżanowski, Porozumienie Jarosława Gowina. Może państwo mają jakiś pomysł na to, co zrobić ze służbą zdrowia w kontekście regionalnym i ogólnopolskim? Problem jest oczywiście bardzo trudny do rozwiązania, jako że jest efektem wieloletnich zaniedbań. Tutaj przyznał to senator Ziętarski. To nie o to chodzi, żebyśmy teraz tutaj przerzucali odpowiedzialność na poprzedników, ale jednak pewne decyzje, które wówczas zapadały bądź nie zapadały, bo to też jest przecież efekt, ta dzisiejsza sytuacja, efekt zaniechań, to ma to wpływ na dzisiejszą trudną sytuację. Cztery lata i tutaj to, co mówił też radny Papiernik o lekarzach rezydentach. Lekarze rezydenci otrzymali podwyższone wynagrodzenia i ostatnie protesty już nie dotyczyły kwestii wysokości wynagrodzeń, tylko kwestii dofinansowania budżetu na zdrowie. Chociaż wszyscy zgadzają się, że ten wzrost środków na ochronę zdrowia nastąpił. Kwestia jest tylko, czy ten poziom wypełnił to zobowiązanie, jakie rząd wówczas podjął, czy nie. Rząd uważa, że tak. Natomiast też jest jasne, że rząd zakłada dalszy wzrost tych nakładów. Więc myślę, że tym rozwiązaniem w systemie zdrowia opartego na sektorze publicznym jest jednak dofinansowanie, zwiększenie dofinansowania, ale to też są te zmiany organizacyjne. No naprawdę nie wszędzie rzeczywiście muszą być wyspecjalizowane oddziały, nie wszędzie musi być zaawansowana diagnostyka, a to przecież było tak w poprzednich latach i nawet najmniejsze szpitale miały ambicje posiadania najnowocześniejszych urządzeń, niezwykle kosztownych, uzyskiwały to dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych. To była zła ścieżka i dobrze, że to się zmieniło w ostatnim czasie. Natomiast coś się komuś włączyło. Jest tutaj telefon, tak, który dzwoni. Tak się wyłączyło. Natomiast kwestia zarządzania
to jest kwestia także tej sieci szpitali, żeby te usługi, których mieszkańcy potrzebują blisko, czyli właśnie pediatria na przykład, no tutaj rzeczywiście powinny te usługi być zapewnione w poszczególnych powiatach. Natomiast najbardziej zaawansowane usługi już w największych ośrodkach, które będą w stanie podołać tylko kosztom. Tylko wie pan, te oddziały, o których mówimy, że są właśnie zamknięte czasowo, to są oddziały pediatryczne. No właśnie. I to jest problem, i to jest problem, z którym na pewno trzeba sobie poradzić. Wyceny procedur to jest wiele, to wiele przykładów, wiele przypadków. Zwiększa zadłużenie. Ale no, przede wszystkim dzisiaj obserwujemy problemy kadrowe i to jest, myślę, ta kwestia, z którą przez najbliższe lata trzeba będzie sobie poradzić. Myślę, że coraz jednak polepsza się, jest coraz lepsza sytuacja, jeśli chodzi o przygotowanie pielęgniarek, bo tych kierunków przybywa i liczba studentek też kierunków pielęgniarek i studentów przybywa. Kwestia teraz, żeby również na specjalnościach lekarskich, na studiach medycznych przybywało studentów medycyny. No i żeby ich zachęcić do pozostania w kraju, bo dzisiaj też jest ten problem, że wyjeżdżają z Polski, szukając lepszych pieniędzy, które znajdują na zachęcić Zachodzie. Zachęcić albo zmusić, bo raz na jakiś czas takie pomysły też się pojawiają, ale rozumiem, że na razie te pomysły nie są chyba rozważane na poważnie. Zmuszanie. Tak jest. Oczywiście. No jest to kwestia, jak sobie poradzić w systemie właśnie finansowania przez państwo takich kierunków, bo jeśli by studenci medycyny mogą zapytać, dlaczego studenci na przykład antropologii nie muszą zostawać w kraju oczywiście, po studiach. Oczywiście, tak, to jest kwestia i to takie pomysły rodzą oczywiście takie pytania. Natomiast no, gdyby studenci medycyny studiowali prywatnie i opłacali z własnych środków, to oczywiście mogliby wszyscy wyjeżdżać, ci, którzy zapłacili za swoje studia. W przypadku studiów państwowych finansowanych przez państwo, no jest ten temat rzeczywiście. Zgadzam się. I na zakończenie pan poseł Stefan Romecki. Kończymy ten wątek. W Sławnie, o którym jakoś nic nie powiedział, że szykuje interpelację, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie wyślę z zapytaniem do rządu, co się dzieje też i w Sławnie w szpitalu, bo tam też sytuacja niejasna. Tak, no to właśnie mówiliśmy o tym szpitalu, że tam dwa oddziały zamknięte. Tak, to powiedzieliśmy, panie pośle. Jan Głodny. Jedno zdanie też dopowiem, bo tak, to jest fakt, że zwiększyliśmy kierunki, jeśli chodzi o więcej uczelni, więcej uczelni otworzyło kierunki w całej Polsce, to jest fakt. Ale to będzie proces za parę lat, za parę dziesiąt lat. Jeśli chodzi o lekarzy, to samo. Też są zwiększone nabory na studia medyczne. To jest wszystko fakt. Ale dzisiaj, żeby poprawić generalnie dzisiaj, nie czekać, żeby to było za parę lat, dzisiaj potrzebne są pieniądze. I nie ma się co oszukiwać. Dzisiaj potrzebne są pieniądze. I wiem, że przy takiej koniunkturze gospodarczej to jest możliwe. Tylko trzeba wiedzieć o jednej rzeczy. Trzeba pamiętać, że tam, gdzie zaczyna się interes państwa, kończy się interes partii. Jeśli politycy będą to pamiętać, to na pewno i w leśnictwie będzie lepiej. I tym kończymy. Decyzja, mam nadzieję, że... Decyzja to jest decyzja wyboru. Co jest najważniejsze? Ale mam wrażenie, że jest pewien konsensus dotyczący służby zdrowia, przynajmniej przy tym stole. To teraz porozmawiamy o sprawie, co do której konsensusu się przy tym stole nie spodziewam, a chodzi o wypowiedź, a w zasadzie stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który ma spore wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób przebiegało zatrzymanie i potem kolejne czynności, które dokonywane były z panem podejrzewanym, tym 22-latkiem podejrzanym o zabójstwo 10-latki z Mrowin. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał na to, że w sposób budzący wątpliwości ten mężczyzna był zatrzymywany, że niepotrzebnie był skuty tymi kajdankami łączącymi ręce i nogi, że nie powinien być wyprowadzany w samej bieliźnie, że nie powinny być upubliczniane tego typu obrazy i tak dalej, i tak dalej. No i rozpętała się dyskusja, w której niektórzy nazywają Rzecznika Praw Obywatelskich obrońcą morderców. Inni mówią o tym, że rząd i minister Ziobro wykorzystują tę całą sytuację politycznie. Jak jest w panów opinii? Na początek bardzo proszę, pan Jakub Pyżanowski, Porozumienie Jarosława Gowina.
Chciałoby się, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich to była taka postać w systemie prawnym, w państwie, żeby rzeczywiście tonowała przede wszystkim emocje, żeby przypominała o tym, że są prawa obywatelskie, że wolności jednostki należy pilnować. Taka jest podstawowa rola i podstawowe zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich i niestety mam takie przekonanie, że dotychczasowe osiągnięcia pana Bodnara no tutaj nie są pozytywne w tej mierze. Zabierał głos w takich kontrowersyjnych sprawach, ewidentnie opowiadając się po jednej stronie polskiego sporu politycznego, a przecież powinien być ponad bieżące spory polityczne. W tej konkretnej sprawie no właściwie szukam pozytywu, bo trudno je znaleźć. Ja oceniam tę wypowiedź i ten dokument, który został opublikowany na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich negatywnie. Szukając pozytywów, no to można właściwie tylko powiedzieć, że przypomniał nam pan Bodnar o tym, że godność ludzka to jest rzeczywiście wartość, której powinniśmy pilnować i także w relacjach państwo-jednostka trzeba o tym pamiętać. Ale ja w tym przypadku absolutnie nie znajduję jakiegoś naruszenia godności jednostki. Mamy do czynienia z osobą podejrzaną o naprawdę okropne przestępstwo. Osoba młoda, wysportowana, inteligentna, można się spodziewać, ponieważ był w stanie z zimną krwią przygotować to morderstwo, prowadzić je potem, zatrzeć ślady, próbował zacierać ślady, próbował przygotować sobie alibi. Policjanci mogli spodziewać się, że również zaplanował plan B, co by było, gdyby został pojmany. Mowa jest, tutaj wejdę panu w słowo, także o pewnej niewspółmierności środków. Mowa jest o tym, że niepotrzebnie taki oddział antyterrorystów skierowany do zatrzymania tego mężczyzny. Co pan Rzecznik Policji Państwowej wypowiedział się jasno w tej sprawie. Tutaj policja stosowała absolutnie procedury. Zresztą w ogóle, no warto docenić szybkie pojmanie tej osoby podejrzanej. I tutaj tak naprawdę to można byłoby oczekiwać od rzecznika pochwalenia służb państwowych w tej sytuacji. Jeśli chodzi o zabezpieczenie, znaczy, czy uznanie, że musi ta osoba być w stroju takim, jak policjanci ją zastali. No ale to też eksperci, czytałem wypowiedzi ekspertów, że to są sprawy takie, że mogą być tam mikroślady, które są niezwykle istotne i których trzeba po prostu pilnować i poprzez pozwolenie na ubranie się temu podejrzanemu można by było doprowadzić do zatarcia tych mikrośladów niezwykle istotnych. Pan ocenia negatywnie to wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak je ocenia senator Piotr Ziętarski? Pan, panie senatorze, jest prawnikiem. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta też jest prawnikiem i mówi, że policja działała na podstawie ustawy o stosowaniu przymusu, że tutaj nie było przekroczenia uprawnień, że to było działanie wręcz modelowe i że te kolejne kroki, które były w tej sprawie realizowane, to także takie działania, co do których nie można się przyczepić, mówiąc kolokwialnie. Jedyne co, to upublicznienie wizerunku, które nie powinno mieć miejsca, do którego doszło. Proszę państwa, tak jak pani wspomniała, jestem wieloletnim obrońcą w sprawach karnych, mam doświadczenie. I trzeba oddzielić winę człowieka, który sprawcę, od stosowania środków przymusu bezpośredniego, czy też środków zapobiegawczych. I wykorzystywanie tego właśnie, pokazanie, jaki to jest bandyta, bo jest rzeczywiście, i tu nikt nie ma w ogóle żadnej dyskusji, tylko że to nie ma, proszę pana, nic wspólnego. Policja ma z tego rodzaju, z odzieraniem człowieka, każdemu najbardziej, każdemu bandycie przysługuje prawo do obrony. Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do godności. I proszę zwrócić uwagę, godności, że prokuratura zwróciła się, by zapewnić to prawo pana, do obrony, bo on zrezygnował z obrony. Tak samo mówił pan Ziobro w sytuacji, kiedy zatrzymywano Frasyniuka. Było orzeczenie sądu. Też chodziło o współmierność, chodziło o pokazanie, prawda, i upokorzenie. Oczywiście inne są postawy, inne zarzuty, ciężar zarzutów, ale ciężar zarzutu nie decyduje, jeszcze raz podkreślam, o sposobie zatrzymania, przepraszam bardzo, o jakich mikrośladach pan mówi, przecież to nie było bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymanie, czy w chwili zaraz po zdarzeniu.
W związku z tym, no, ale też wiemy, opowiada, że zabezpieczono całą garderobę dobrze, tego mężczyzny bardzo, do badań. I bardzo dobrze. To można inny ubrać. Nie może być tak, że człowieka wyprowadza się od... Mówię abstrakcyjnie. Nie mówię, bo nie powinniśmy mówić o konkretnej sytuacji. Rzecznik mówi o pewnych standardach. Tak jak nie wolno wymuszać zeznań nawet na terrorystach, gdzie się stosowało tortury, i dlatego on stoi na zasadach pryncypia. Jeśli nie będą przestrzegane pryncypia, to widzimy, jaka była sytuacja ze Stachowiakiem. Panie senatorze, zamordowano człowieka, pana tak? Opinii powinno zgodnie być... z ustawą. Też twierdzono, że zgodnie z ustawą. Mówi pan, zamordowano, mamy wyrok nie. sądu, w którym no, nikt nikogo nie uznał za mordercę. No, mowa jeszcze, jest o przekroczeniu uprawnień. Jeszcze oskarżyciel posiłkowy ma zupełnie inne zdanie na ten temat. Ale zmierzam jeszcze raz... No, ale pan mówi arbitralnie, czy zamordowano człowieka. Proszę państwa. Nie, a w przypadku ja mówię, tego mężczyzny mowa jest o domniemaniu niewinności. Ja tylko powiedziałem wtedy, zamordowano. No, gdyby go nie zatrzymano bezpodstawnie, to by żył Stachowiak. I tu chyba wątpliwości żadnych nikt nie ma. W związku z tym jeszcze raz podkreślam, pamiętam taką dyskusję i też wykorzystywanie instytucji poręczenia osoby godnej zaufania dla przestępcy. Nie będę już mówił o konkretnej sytuacji, tylko powiem, że mówiono, że ten, który poręczył, to utożsamia się z tym narkomanem, który był dealerem i tak dalej i mu pomaga. Nie. Poręczenie polega na tym, że nie mówi, że jest niewinny. On absolutnie nie utożsamia się z tym bandytą, sprawcą strasznych zbrodni bardzo często. Tylko mówi się o tym, że na przykład, jeśli chodziło o tamto poręczenie, o którym wspominam, poręcza za to, że będzie stawiał się na każde żądanie. Tu oczywiście nie może być mowy o żadnym poręczeniu, to musi być areszt, to jest zupełnie oczywiste. I no i jest decyzja aresztowania, ale jasne, panie senatorze, wracając do tej konkretnej sprawy, w której wypowiedział się sprawy, rzecznik praw obywatelskich. To nie tylko rzecznik opowiedział się, ale opowiadał się wybitny specjalista, dla mnie autorytet bezwzględny, profesor Zoll wczoraj z Krakowa i również to samo powiedział. Nie ma tak, żeby człowieka na bosaka, prawda, poniewierać. Trzeba go przesłuchać, trzeba go skazać, jeśli zgodnie z procedurami, ale nie można. Policjanci mówią, że go nie poniewierano, ludzi, tylko stosowano no, chwyty transportowe, nie, tak przepraszam to bardzo, nazywają. Przepraszam bardzo. Jan Głodny. Jeszcze. Panie senatorze, ja bym chciała, żeby każdy wypowiedział się w tym temacie. To nie. Też, ponieważ. A obecnie ze skóry i da pal nabić. Tak. Panie pośle, będzie pan miał okazję się wypowiedzieć w tej materii. Jan Głodny, Polskie Stronnictwo Ludowe. Morderca ma prawo do obrony i ma ponieść... Jan Głodny, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak pan ocenia takie wystąpienie Adama Bodnara i to wszystko, co dzieje się wokół tego wystąpienia? Panie Szanowni państwo, ja powiem tak, że ja mam odmienne zdanie od pana prezesa Jakuba Przemyskiego. Pan Bodnar, ja mam wrażenie, że reprezentuje wszystkich Polaków i nie żadną opcją, nie jest przedstawicielem żadnej opcji. Trzeba się głęboko zastanowić nad tymi rzeczami. Panie senatorze, bardzo proszę, żeby gdzie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I ja trzeba na to obiektywnie spojrzeć. I tutaj, jeśli chodzi, ja oceniam jego pracę wysoko, bo on jest właśnie od takich spraw on jest. Nam się może politykom w wielu rzeczach nie podobać jego opinia, ale właśnie on jest po to. I to nie ma tak, że on jest reprezentantem opozycji czy rządzących i tak dalej. Moje zdanie jest takie, że on reprezentuje wszystkich obywateli i dalej niech to robi. I w tej konkretnej sprawie miał wątpliwości, zwrócił się. Ja też się zastanawiałem jako zwykły obywatel, czy konieczne były zdjęcia udostępnione, jak się go aresztuje w tych spodenkach i tak dalej, a jeszcze bardziej z przesłuchania, gdzie tam jest mała ilość przecież tych oficerów i to jeszcze wyciekło z jego twarzą, no więc ktoś to zrobił celowo. Tego nie powinno się robić. Ja nie staję w jego obronie, ale myślę sobie, że chciano zrobić taką, co publiczny lincz,
żeby go zlinczować tam przy tym. No, tak, ale co do wizerunku jest zgoda, że on absolutnie wyciec nie powinien. Natomiast wątpliwości rzecznika dotyczą także tego właśnie skucia w określony sposób, tego wyprowadzenia w takim stroju, w jakim tego pana zastano. Czy tutaj też pan uważa, że policja mogła przekroczyć swoje uprawnienia? Ja uważam, że młody człowiek, bo to młody człowiek wysportowany, jak to ktoś powie, jak to chyba pan Brzęski mówi, ja uważam, że on powinien iść sam. Jego nie trzeba było tak skuć, żeby on nie mógł biorąc iść. Biorąc pod uwagę to, że popełnił być może tak potworną zbrodnię, że on nie mógł iść, tylko jego trzeba było nieść pod pachę przez dwóch tam uzbrojonych funkcjonariuszy. Ja uważam, że w tej sytuacji, kiedy zastano go bez broni i tak dalej, go zaaresztowano, to przecież można było zastosować takie rzeczy, żeby on normalnie mógł iść i nic by się takiego nie stało, żeby go nie wyleczono, bo jego wyleczono. Ja nie staję w jego obronie. Pan zaczął, że to chwyty transportowe, tak w ustawie to jest. Czy był konieczny? Czy był konieczny? Fachowcy mówią, że, którzy się na tym znają, że niekoniecznie, nie musiał być konieczny tak skuty. Natomiast to, co pani powołuje się, że jest taka ustawa, która upoważnia policję do tego, jest, ale tam pisze, że może, że nie musi zawsze, że może. Czyli to też jest taka furtka, że nie zawsze trzeba w tak drastyczny sposób. Błażej Papiernik, Nowoczesna, jak pan patrzy na te sprawy i na tę burzę, która wokół Rzecznika Praw Obywatelskich w tej chwili. Ja chciałbym złożyć konkretną deklarację i w pełni wspieram pana Rzecznika Bodnara w jego działalności. To jest jego praca. Nawet jeżeli jest to praca trudna, jest to praca, w której broni się osoby domniemanej o popełnienie tak straszliwej zbrodni. I tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Za to, że wypełnia swoją konstytucyjną misję i broni człowieka, który jest podejrzany o popełnienie morderstwa, dzisiaj jest gnębiony, nie tylko on, ale jego rodzina w mediach publicznych. Uważam to za skandal. Tylko i wyłącznie dlatego, że wypełnia swój mandat zgodnie z konstytucją i jako osoba reprezentowana przez wszystkich obywateli, wybrana przez Sejm. I uważam to za skrajnie niedopuszczalną sytuację, bo to pokazuje, że tak naprawdę to może być każdy z nas. Wszyscy mówią, że jest to już, znaczy już spotkałem się z tymi opiniami, że to osoba cieszy się, że na przykład inni ludzie go nie dopadli. To co nas, mamy 2019 rok i my nadal w dyskusji publicznej dopuszczamy lincz, nadal mówimy o tym, że ktoś może popełnić morderstwo na kimś tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś wcześniej kogoś zabił. Myślę, że tutaj jest jednak konsensus co do tego, że nikt nie może zabić tylko absolutnie dlatego, że ktoś kogoś zabił. Starotestamentowych zasad jednak nie stosujemy w naszym kraju. Tak, co do samego oświadczenia Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Tam pada kilka bardzo ważnych, nie tylko tej kajdany, ale tam było pełne opublikowanie wizerunku wraz z informacją niech wszyscy go zobaczą. To jest nawoływanie do linczu. To jest nawoływanie do linczu, bo ta rodzina tego człowieka też była narażona na to, żeby ponieść konsekwencje za czyn, który nie oni popełnili. Przy czym co do tej konkretnej sprawy w jakby ramach tych wszystkich zarzutów, które przedstawił Rzecznik Praw Obywatelskich, co do tego nikt nie ma wątpliwości, że to zdarzyć się nie powinno. Tutaj wątpliwości i dyskusja dotyczy tego, czy był zatrzymany w sposób właściwy, czy te kajdany były potrzebne. Policjanci mówią, że tak, bo to super groźny być może przestępca. Czyli uważam, że w sytuacji, w której Rzecznik Praw Obywatelskich poprzez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur opublikował takie oświadczenie, znaczy, że miał bardzo konkretne podstawy, żeby takie stanowisko opublikować. Nie chciałbym, żebyśmy w tej sprawie kierowali się głównie emocjami, a z tego co widzę, cały czas ta dyskusja się odbywa właśnie głównie w emocjach, tylko pamiętajmy, że wciąż mamy prawo, któremu należy się dostosować. I to nie jest tak, że teraz minister Ziobro z policją będą bawić się w szeryfów i mówić, złapaliśmy go i możemy z nim zrobić absolutnie wszystko, co chcemy, bo też chciałbym przypomnieć, że Tomasz Komenda też na początku przyznał się do popełnienia zbrodni. I dopiero później mówił, że tak naprawdę tego nie popełnił i po latach wyszło, że tej zbrodni nie popełnił. Igor Stachowiak, o którym wspomniał pan senator Ziętarski, też był dowodny na to, że był torturowany przez policję. Przy tych wszystkich sprawach, które wychodziły w tamtym roku, chciałbym, żebyśmy w końcu wrócili do twierdzenia, że każdy człowiek, niezależnie od tego, jaką zbrodnię popełnił, za to będzie skazany i będzie osądzony, ma niezbywalne prawo do godności.
i nawet jeżeli on sam popełnił straszną i niewybaczalną zbrodnię, należy mówić wprost, że zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest bronić wszystkich obywateli. A dopiero system sprawiedliwości, tylko dokończę, panie senatorze. Czy obrońca będzie atakowany, jeśli będzie wyznaczony do obrony? No bo ustawowo. Będzie atakowany w tej sytuacji? Ale to chyba nikt nie dopuszcza, panie senatorze, że będzie atakowany. Taka atmosfera, może powodować to, że obrońca będzie się bał po prostu. Że system sprawiedliwości oceni, czy ta osoba popełniła zbrodnię, czy nie. Dzisiaj jest podejrzaną. Nie jest jeszcze skazaną. Nie możemy o nim mówić jako mordercy, nawet jeżeli są konkretne poszlaki, że to on te zbrodnie popełnił. Pan poseł Stefan Romecki. Panie pośle, jak pan na tę dyskusję patrzy? W mojej ocenie zachowanie policji było bardzo profesjonalne. A pan Podnar żyje najprawdopodobniej w wyimaginowanym świecie i broni mordercy. Dla mnie jest to niezrozumiałe, że mordercy się jeszcze broni, przyznał się, że jest mordercą, że zabił. Na Boga, przecież ale tyle sąd go dzieci jeszcze nie skazał, morduje, panie pośle, sąd go jeszcze ale nie przyznał skazał się, za ten jest, czyn. Jeżeli jest przepisy, ja wczoraj oglądałem w telewizji i są paragrafy na to, że jest podejrzany o zabójstwo, to się kuje i bierze. To jeszcze dobrze, że go nie obdarli ze skóry i nie zamordowali. No nie można tak. Dopiero znając życie, pani redaktor, znając życie, wiele osób się zgłasza z pytaniami, jak jakieś problemy. To jakoś inaczej tak kręcą mówią, ale jak dotknie kogoś z ich rodziny, to wtedy przychodzą, no to jest jak zaraz chciała panie pośle, ale wydaje mi się, że jednak politycy czy system sprawiedliwości jest od tego, żeby oddzielić to takie społeczne poczucie sprawiedliwości albo niesprawiedliwości wiele od mówimy, tego, że możemy oddzielić, literalnie stosować prawo. Demonstrujących z kulami. Weźmy na przykład teraz za granicą. Demonstrują. Chcą poprawić swojego życia. Chcą lepiej żyć. A tam co się robi? A u nas tego nie ma. Co, jak z jajkiem obchodzi z mordercą, bo nie wolno skuć przepisy? Panie senatorze. A powinni go też skuć, tak. No właśnie skuli go. No to za mało jeszcze dostał. Sąd uznał właśnie, że to jest niewspółmierne. A to pan uważa, że trzeba wobec osób, nie, profesjonalnie się zachowali, tak jak przepisy zazwalają. I to jest, a nie bronimy mordercy. Poseł Stefan Strzałkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, pani poseł Krystyna Pawłowicz, przypomnę, prawniczka, pisze na swoim Twitterze tak. Domniemanie niewinności nie ma zastosowania przy zatrzymaniu osoby, której popełnienie przestępstwa zostało wystarczająco uwiarygodnione. W chwili zatrzymania traktuje się ją jak winną. Domniemanie niewinności stosuje się później, szczególnie przy ocenie dowodu i wydaniu wyroku. Co pan na to? Ja myślę, że prawnicy się najlepiej w tym temacie wypowiedzieli. To wypowiedział się prawnik. To właśnie, to więc ja jestem skłonny uwierzyć. Natomiast powiem tak. Nasza dyskusja idzie w zupełnie złym kierunku. Zachowanie pana Bodnara jest totalnie polityczne. Jest w zasadzie przedstawicielem jednej opcji, która... Ale w tej konkretnej sytuacji tego mordercy? Też. Tak, oczywiście, że tak. Jest to była profesjonalnie przygotowana akcja służb naszych, tak, rządowych. Stąd też, żeby... Znaczy, no nie rządowych, panie pośle. Trzymajmy się jednak litery prawa, policja jest apolityczna. To tak. No dobrze, tak. Zarządzanych... To właśnie Ziobro wykorzystał tak było kiedyś. To było za wasze czasu, nie teraz. I teraz bardzo mi skoncentrował się na losie tej rodziny, której dziecko zabito, aniżeli na tym, co przeżywa rodzina, że człowieka skuto zgodnie z procedurami i zgodnie z tym, jak powinno się zrobić. Bo ja państwu powiem, wiecie państwo, jakie byłoby ajwaj, gdyby, bo nie chodzi tylko o bezpieczeństwo innych z boku. Ale co by było takiego, żeby sam sobie swobodnie szedł, tak? Obstawiamy go, ale to są różne, pan Jakub mówił, sprawny człowiek, wyskoczyłby na przykład ze schodów, połamał się, powiedzieli, co te służby, jaki oni profesjonalizm reprezentują, że taka rzecz się stała. Wtedy byłby ogromny płacz. I to jest w ochronie też, po skucie, jest w ochronie tego człowieka, który został aresztowany. Także skoncentrujmy się nad tym i w zasadzie tak widzę, że ten temat przez rzecznika spowodował taki szum medialny, że mówię, rozmawiamy nie o tym, co trzeba. Bo... Według pana Rzecznik Praw Obywatelskich po tym wystąpieniu powinien stracić stanowisko, bo i takie głosy się pojawiły. To znaczy stracić, to jest połowę jego Sejm, tak? Także ma jeszcze rok kadencji, jeszcze ten rok dotrwa, chyba że sam będzie na tyle odpowiedzialny i honorowy, że poda się do dymisji. Ale to jest tylko jego decyzja. Natomiast
pokazał się nie po raz pierwszy z tym w przypadku tego morderstwa, ale w przypadku nawet Unii Europejskiej i kwestionowania suwerenności, tak można powiedzieć. Suwerenności Polski. Także to jest nie pierwszy przypadek i nie jedyny. I powiem tak, w tej sytuacji jest bulwersujący, bo stała się rzecz strażna, ogromny sadyzm, trzeba się zastanowić, w jaki sposób temu można społecznie zapobiegać i w jaki sposób piętnować. A to, że ludzie, jak Państwo mówią, że mogłyby dojść do linczu. Ja rozumiem ludzi. Bardzo duża część ludzi obserwuje, patrzy na to. I dzisiaj, jeżeli my siadamy przy stole i w mediach polskich analizujemy sytuację gościa, czy był nie za mocno klepnięty w pupcie przy aresztowaniu, a nie rozmawiamy o tej dziewczynce, która została zakłuta przez niego z ogromną premedytacją. Także oczywiście, że tak, bo jest zupełnie o czym innym dyskusji. Nie można mówić, panie pośle. Także dla mnie jest to załamanie stricte polityczne i nieodpowiedzialne. Czyli podsumowując, można wywnioskować z pana wypowiedzi, że według pana Adam Bodnar to niekoniecznie jest właściwa osoba na właściwym miejscu. A ponieważ mamy mało czasu, to teraz zapytam o rzecznika praw dziecka. Czy to jest właściwa osoba na właściwym miejscu? Mam na myśli pana Mikołaja Pawlaka, który powiedział, że Klaps nie zostawia śladów, przy czym jakby wyjaśniał tę swoją wypowiedź, mówiąc o tym, że on absolutnie jest przeciwko jakiemukolwiek biciu. On powiedział, że ta jego wypowiedź została zmanipulowana i on nie popiera w żaden sposób formy przemocy fizycznej. Natomiast opozycja mówi, że po tej wypowiedzi dotyczącej Klapsa, bo on także ze stymą wspominał swojego Klapsa, którego dostał, powinien zostać pozbawiony stanowiska. Ja powiem tak szczerze, ja nie słyszałem tej wypowiedzi. Nie chciałbym komentować tego, natomiast przyjrzę się temu z ciekawości, żeby zobaczyć też tę wypowiedź. No to zapytam pana, panie pośle, jako także rodzica, Klaps tak czy nie? Ja muszę przenosić tego Klapsa, tak? Jako, że to było w zasadzie, no jasne, proceduralne, jest też specjalne i uchwyty. Pan senator dokładnie wie, w jaki sposób musi się zachowywać policjant, żeby bezpieczny i on, i ludzie. Ale teraz mówimy o rodzicach i dzieciach i o wychowywaniu tych dzieci i rzeczniku praw dziecka. No ja też nie jestem zwolennikiem przemocy, jeżeli chodzi o Klapsy. Są inne metody. Jesteśmy w takim wieku i dysponujemy, myślę, taką wiedzą i takimi metodami, że można dzieci zupełnie inaczej wyglądać. Pan poseł Stefan Romecki, panie pośle, rzecznik praw dziecka, właściwa osoba na właściwym miejscu? Czy niekoniecznie, jak mówi opozycja? No, mieliśmy swojego kandydata, byłby lepszy. Kolega Paweł, ale wybrano takiego, no, Klaps. Ja już mówiłem, że Klaps to nie jest nic strasznego, ale jestem przeciwny Klapsom. A rozmowy? Rozmawiać z dziećmi, tłumaczyć, przekonywać, że zrobiło źle, że nie tak postąpiło. Ale to już tak delikatnie mówiąc. No to bardzo proszę, pan Błażej Papiernik po wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka. Jan Grabiec powiedział, że Rzecznik Praw Dziecka sam mówi o sobie, że może być nazywany katorzecznikiem, to chyba w kontekście katolicyzmu. A Jan Grabiec mówi, można powiedzieć, że jest bardziej rzecznikiem katów niż rzecznikiem praw dziecka. Ja bym po prostu powiedział, że to jest antyrzecznik praw dziecka. W sensie osoba, która ma za zadanie bronić praw dziecka i dopuszcza nawet taki rodzaj agresji fizycznej. A on powiedział, że nie dopuszcza. Jakby, on powiedział, że nie dopuszcza. Bo jakby mówimy że nie widzi nic złego w tym, żeby te klapsy dzieciom dawać. No ja jednak klaps uważam za jakąś formę agresji fizycznej i porażkę na pewno wychowawczą. Od tego trzeba zacząć. W sensie klaps to jest argument siły, nie argument rozmowy. Zadaniem rodziców jest tłumaczyć cierpliwie. Są inne metody dotyczące kar i na pewno nie musimy korzystać z cielesności. Ale Mikołaj Pawlak, tutaj wejdę panu słowo, w swoim oświadczeniu, które przesłał do mediów, także pisze, że nigdy nie powiedział, że można dawać dzieciom klapsy, nigdy nie powiedziałem, że pochwalam bicie dzieci. Wręcz przeciwnie, i dalej tak, pisze, z wielkim zdumieniem przyjmuję skalę manipulacji i nieprawdziwych informacji, które są rozpowszechniane w mediach po moim wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej. On twierdzi, że ta wypowiedź została wyrwana z szerszego kontekstu, a w tym szerokim kontekście ją należy interpretować. No, jakby wypowiedź z wywiadu udzielnego dla Dziennika Gazety Prawnej jednoznacznie sugeruje, że nie ma nic przeciwko klapsom i tutaj od prawa do lewa, włącznie z młodzieżówką przecież Porozumienia, był apel do Rzecznika Praw Dziecka o to, żeby przeprosił. No i
widzę, że poskutkowało chociażby stanowisko. Chociaż przepraszam, jak rozumiem... Jest oświadczenie. Jan Głodny, PSL, jako, tak, bo czas mamy ucieka. Mało czasu. Tak. Jako rzecznik praw dziecka nie powinien w ogóle nawet pomyśleć o tym klapsie. Niefortunna wypowiedź, później napróbował się tłumaczyć, ale odwołany nie powinien być za to. Odwołany powinien być za to, że on nie spełnia kryteriów naboru na rzecznika i za to powinien być odwołany, bo był wybrany wbrew ustawie. Tak. Bardzo proszę, pan senator Piotr. Ja też przypominam sobie, bo w Senacie toczyła się debata, było wiele zarzutów, nie ma czasu na to, żeby to mówić. Klaps tak czy nie, panie senatorze? No, oczywiście, że nie. Forma przemocy, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To żyjemy w takich czasach, gdzie już właściwie nie ma dyskusji na ten temat. To jest sprawa jednoznaczna i oczywista. I na koniec jeszcze bardzo proszę, pan Jakub Pyżanowski, Porozumienie Jarosława Gowina. Tutaj wasza młodzieżówka podobno, tak jak mówi pan Błażej Papiernik. Nawet akurat tego nie śledziłem, nie widziałem. Natomiast najgorzej z tego typu dyskusjami jest, że dotrze do nas w tej rzeczywistości medialnej właściwie jedno zdanie. Ktoś wypowiedział się za klapsem albo przeciwko klapsowi, a cały kontekst nam umyka. Teraz też mam 30 sekund na powiedzenie swojego zdania. A to wymaga jednak głębszego kontekstu. Oczywiście, że jestem przeciwko przemocy fizycznej i to tak się próbuje przedstawiać. Ktoś mówi jestem za klapsem, no to się od razu robi z niego, nie przymierzając Jakuba o podejrzanego o to straszne morderstwo. Jednak jest różnica pomiędzy klapsem a przemocą fizyczną. Jestem absolutnie przeciwko przemocy fizycznej. Natomiast ekstremalnych... Tak, jestem za rzecznikiem praw dziecka. Kropkę, ale w sytuacjach ekstremalnych dopuszczałbym możliwość takiego upomnienia dziecka. I ubolewam, że nie porozmawiamy o najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych, z którego wynika, że 3 ugrupowania w Sejmie mogą się znaleźć i to nie jest badanie CBOS-u, to jest badanie pracowni Estymator. Prawo i Sprawiedliwość 40, prawie 8% głosów, Platforma prawie 23%, Wiosna nieco ponad 7%, a cała reszta pod kreską. No ale kończymy niestety. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będą nowe badania i jeszcze sobie o nich porozmawiamy. Tymczasem bardzo dziękuję za wspólną niedzielę i za to, że nasze zaproszenie przyjęli pan Błażej Papiernik, Nowoczesna. Dziękuję bardzo. Pan poseł Stefan Romecki. Do zobaczenia 15. na trasie. Poseł Stefan Strzałkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Miłego dnia państwu życzę. Jan Głodny, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję. Piotr Ziętarski, dziękuję, Platforma Obywatelska i Jakub Pyżanowski, Porozumienie Jarosława Gowina. Dziękuję, pozdrawiam państwa. Anna Popławska, do usłyszenia.